Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed audycją krótkie dwie informacje. Jutro o godzinie 14 będę we Wrocławiu w sądzie ulica Podwale 30. To będzie tak zwana pierwsza rozprawa pojednawcza z Panem Januszem, czy o pseudonimie Janusz. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować za. Udział w live'ie nie wczorajszym, tylko przedwczorajszym było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Zaraz sobie kupię zasilacz komputerowy i będę miał fajnie zabezpieczoną podróż, chociaż miałem na to pieniądze, no ale wiadomo, jak to mówią, nadmiar nie zaszkodzi. Chociaż nadmiar chyba mi nie grozi pieniędzy przez najbliższych kilka lat w związku z postępowaniami sądowymi i nie tylko ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać, także bardzo Państwu dziękuję, było bardzo sympatycznie, chociaż cały następny dzień praktycznie zdychałem, gardło mi bolało, troszeczkę, troszeczkę przegiąłem. Gdzie są te czasy, kiedy mogłem na live'ie siedzieć 5-6 godzin, w ciągu dnia nagrać jeszcze 3-4 audycje? No dobra, cierpiałem na następny dzień, ale dawałem radę, a teraz 3 godziny live'a, jakaś audycja, już naprawdę leży, no. Starczą dwa, trzy telefony, już jest półtorej godziny, dwie godziny, no po prostu tracę głos. Także starość, jak to mówią, starość to nie radość, ale to nie musi być prawda. Szanowni Państwo, przejdźmy do audycji o jogi, o jodze, przepraszam. Nie, to jest temat, który od lat troszeczkę mnie kłuł, ale nie było to jakoś bardzo mocne kłucie, bo już bym wcześniej o tym mówił. Może gdzieś o tym delikatnie wspomniałem. Nie chciałem tego tematu poruszać, ponieważ. Czułem, że może nie wiem wszystkiego, że może mi się tylko tak wydaje, nie byłem pewien, więc nie chciałem tego ruszać. Aż jakieś kilka dni temu, może tydzień temu, leżałem sobie na łóżku i sobie tam przeskakiwałem po różnych kanałach. I takie, taki mam nawyk, że sobie słucham ze smartfona jakichś fajnych audycji w internecie. I trafiłem na taki kanał nie za duży, ale bardzo z niesamowitą treścią. Ja wkleję Państwu linka do tego kanału, do tej konkretnej rozmowy. Kanał nazywa się Recepta na Ruch. I tytuł tego, tej audycji to jest Bartosz Niedaszkowski, Recepta na Jogę, Joga na Receptę. Audycja trwa godzinę 7 minut 31 sekund. No to Państwo są już przeze mnie przez lata wytrenowani. To dla Was godzina z haczkiem to. To Państwo, to są już tacy zawodnicy, że to tylko się oblizujecie dopiero, to nawet nie jest rozgrzewka godzina 7. Tak Państwa tutaj mm, przygotowałem tutaj do tych <grytania> przez te wielogodzinne ględzenia moje. Ale wracając do tematu, wystarczyło posłuchać tej audycji chyba kilkanaście minut i już od razu wszystkie puzzle mi mm, powpadały na swoje miejsce w głowie i już wiedziałem, że ten temat muszę poruszyć krótko. Może zacznę od tego, że temat jogi to jest temat, który znam od wielu lat, ale nie znam go jakoś bardzo dobrze, ani nawet dobrze. Po prostu będąc młodym chłopakiem, między innymi interesowałem się też hatha jogą, pranayamą i to trenowałem. Było niewiele książek dostępnych na rynku, to były dopiero... Lata 90., zaczęło to jakby wchodzić, tak? ta wolność rzekoma, wiadomo jaka to była wolność, tak? gdzie ci, którzy nas wykorzystywali, troszkę się przesiedli z władzy na bogactwo, a bogactwo tak naprawdę w dużym stopniu seruje władzą, w jakim nie wiem, ale na pewno w bardzo dużym, czyli ich przeniesiono z jednej fajnej, intratnej pozycji na chyba lepszą, jeszcze drugą. To, to jest ta wolność, tak. No ale zaczęły się pojawiać książki o, po, po tym za zimnym PRL-u, gdzie były jakieś tam towarzystwa psychotroniczne. Coś tam funkcjonowało, ale było tego bardzo mało w stosunku do, do tego, co teraz jest to, jest. to było bardzo mało. Więc tych książek było mało. Ćwiczenia jogi, ayurveda, jakieś diety, systemy jakieś tam chińskie, medycyna chińska. Więc to się pojawiało. Było tego mało. Miałem jakieś książki o jodze, Podpaliłem się do tego. To był wtedy hype, jak to się mówi, moda na wschodnich mistrzów. Sytuację podsycało to, co się czytało. Nie wiem, czy to już było 90. lata, tak. To chyba był ten Nieznany świat, czwarty wymiar te gazety. Pojawiały się pierwsze fora duchowe dyskusyjne. Tak więc miałem książkę o jogi i trenowałem. O jodze, przepraszam. I w czym tkwiło niebezpieczeństwo, i w czym nadal tkwi, przepraszam. Tkwi w tym, że przeciętny Polak, no nie taki przeciętny, już widzi, że czytał Biblię, wie, że były cuda, mieli uzdrawiać następcy Jezusa, a tu nic nie ma, no musisz płacić, tak, poczucie winy, smutek. Nie ma uzdrowienia, nie ma jakiejś wolności, nie ma wolności od lęków, jakiejś radości wewnętrznej. A ci ze wschodu potrafili się fajnie zareklamować, pisząc o lewitacjach, o jakiś tam telekinezie o czymś, co tam nazywają sitki, czyli moce urzeczywistnienia umysłu. Czyli tak no, było to reklamowane. Ale i w chrześcijaństwie są przecież mistycy, że, że tylko można wspomnieć takiego najsłynniejszego ojca Pio. Nie mylić z ojcem Pio z Blok Ekipy. Znaczy nie z Blok Ekipy, tylko z Kapitona Bomy, przepraszam. Więc takie, taka literatura też istnieje w chrześcijaństwie, tylko, że każdy Polak wie, że szansa spotkania takiej osoby, która mogłaby mu pomóc przejrzeć jego duszę, wskazać mu jakieś określone modlitwy, wyleczyć z jakichś ciężkich chorób, z jego cierpień duchowych, z lęków, z zahamowań. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast ci sami Polacy wierzą, że można trafić szóstkę, mimo że szansa jest jeszcze mniejsza niż w spotkaniu takiego świętego, co lewituje, tak, uzdrawia, w dotknięcie i tak dalej. No to jest taki paradoks. I dlatego Polacy, nie widząc na co dzień Indii, tak, zasranych ulic, jak oni tam srają, jaka tam jest bida, tak, nie widząc tego wszystkiego, że Tybet miał takich lewitujących mistrzów, a Chiny ich po prostu zniewoliły, i też są różne opinie na ten temat, że tam wcale nie było tak fajnie, że kapłani bardzo wykorzystywali wieśniaków, no to. Podobna historia, jak chyba w, w każdym miejscu na Ziemi, gdzie się po, pojawia popyt na Boga, na duchowość, i się pojawia podaż, czy się pojawia firma z kapłanami, która ten popyt stara się zrealizować. Czy jedni wymyślają bajki, czy ktoś ma wizję, ale wcześniej czy później, jak ktoś ma wizję, to trzeba go zabić, zrobić z niego męczennika. No bo jak ktoś biznesmen się bierze za religię, to chce zarabiać pieniądze, a ten człowiek z wizją może być uczciwy. I może temu przeszkodzić, tak, więc y, y, prawdziwi ludzie nie tylko umierają przez siły zła, przez ludzi, którzy nie rozumieją zasad jakiejś tam nowej religii, nowego Boga, ale też przez ludzi, przez wyznawców, tych cwanych, co chcą robić na kasie religię. No tak wygląda biznes, szanowni Państwo, no jak ktoś by wymyślił, nie wiem, darmowy prąd, tak, czy coś, no to, no to tracone są setki miliardów dolarów rocznie, no to... Skoro wiadomo, że płatnego zabójcę można już za 10 tysięcy dolarów, podobno, bo ja nigdy nie zamawiałem i nie mam zamiaru. Można zamówić, żeby kogoś zabić, no to chyba, no, chyba tego człowiek naiwny uważa, że tam, gdzie są miliardy, to nie korzysta się z takich rzeczy. No, korzysta się i to bardzo często, ale nie wiem jak często, bo nie jestem, jak Państwo wiedzą, w takim miliardowym towarzystwie. Jestem prostym chłopakiem z Podkarpacia. Tak więc wracając do tematu Polacy, ale nie tylko Polacy, te kompleksy po PRL-u, tak? że yoga, takie się coś zrobiło w umyśle, że yoga to jest coś tak no, niesamowitego, tak? to tylko pomaga, człowiek się staje oświecony, przebudzony, mądry, tak? lepszy od takiego zwykłego Polaka, katolika. I ja wtedy nie wiedziałem, że na wschodzie to, co się czyta w książkach, tak nie ma, że o Jogananda pisze, o tu na ulicy mieszkał jeden guru, tak? wydzielał zapach róż. Drugi lewitował, trzeci dał mu jakieś tam inicjacje do Boskiej Matki, że on wpadł w ekstazę. Jedno miasto już trzech mistrzów, a było ich więcej. A tu masz na całą Europę świat chrześcijański, gdzieś ojciec pije, gdzieś tam po klasztorach pochowali jakąś siostrę zakonną, która miała wizję, żeby nie gadała źle na, na papieża, tak żeby za darmo wszystko robić, no to szybko ją zamknęli, żeby tam nie chlapnęła za dużo językiem i yy, nie psuła biznesu, więc yy, więc jakby to jest takie, takie coś, co się często pojawia, że Polak mówi, o wszystko, co z tego wschodu przychodzi, to to jest super, to to jest ekstra. Oczywiście joga jest bardzo dobrym systemem, a Jurweda jest ponoć niezłym systemem. Medycyna chińska, akupunktura jest bardzo fajna, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że ulegliśmy takiej no, hałaśliwe, hałaśliwemu marketingowi, bo Indie są olbrzymim krajem, który wiadomo, był, pod, był kolonią angielską, się podzielili, tak, czekajcie, jak to było z, ze wschodu, no znaczy w sumie w północy, tak, jest Pakistan, a ze wschodu, zależy jak spojrzeć na południu, jest Bangladesz, z tego co pamiętam, ale to jest olbrzymie państwo mimo wszystko i tam nie ma, że na każdej ulicy jest oświecony mistrz, tylko na tą ponad miliard ludzi jest ich bardzo mało, po prostu ulegliśmy marketingowi, i jak człowiek ulega, tak, teraz zobaczy, jest jakaś pewna opozycja, powstaje. Ktoś ma dosyć nudnych rodziców, znajomych, o, mówi, to są tam brudni katolicy jedzący mięso. ja teraz nie jem mięsa, ćwiczę jogę, jestem cool. No i teraz przychodzi moment, który przychodzi, nie powiem, że u każdego, ale u każdego, kto naprawdę szczerze chce ćwiczyć jogę, szukać prawdy, przychodzi moment, kiedy się robi kontuzja. Kontuzja ciała, ciała fizycznego. Robi się kontuzja, bolesna. No i teraz, jeśli ten człowiek by przyznał, że to jest przez jogę, no to wtedy wiadomo, no, pytanie, czy dowalał tym swoim bliskim, tak, brudnym katolikom, jedzącym kotlety, tak. Ja nie obrażam katolików, tylko tutaj daję przykład, tak, oni go znowu mają za świra tak, za strony Indii, który jest dolnięty w tylko rośliny, więc nie obrażam ani tych, ani tych, tylko mówię, że w rodzinach bardzo często był. Konflikt tak między tym nowoczesnym, oświeconym. No jak ten oświecony sobie na przykład niszczy kolano, czy bark, czy, czy coś z szyją mu się dzieje, czy coś krążek wylatuje z kręgosłupa, to on nie może powiedzieć, że to przez tę jogę jest. Bo on mówił, że to jest wszystko super od mistrzów, że to jest tip top. Będą się z niego śmieli. I ja już to zauważyłem jakiś czas temu, kiedy ludzie, którzy naprawdę są na poziomie, Naprawdę na poziomie wykształceni, odnoszący sukcesy i nie w wielu dziedzinach wiedzy. I tu coś pada, tu coś pada, tu operacja. Mówię, nic nie mówiłem, tak, bo było mi no, jakoś głupio, tak. Ale mówię, a ten gość, ten gość, tu, tu kolano operowane, tu o, o, operacja kręgosłupa. Mówię, przecież to poważna rzecz, jest operacja kręgosłupa. Tu coś z szyją, ktoś miał tu jakieś zabiegi, tu coś. To ktoś musiał zrezygnować ze sztuk walki gdzieś poszedł na gęby. Co jest grane. No ale mówię, no tyle rozmów, tyle tyle jakichś doświadczeń, doświadczenia, każdy mówi: "A bo to coś tam, coś tam, coś tam, każdy ćwiczył jogę". Mówię: "No coś tu jest nie tak". Ale mówię, nie będę na ten temat gadał. Może się pomyliłem. No ale ten pan Bartosz, który jest fizjoterapeutą, to jest ważne i jednocześnie nauczycielem jogi podkreślił to kilka razy i to mi się strasznie w tym gościu spodobało. Że yoga okaleczyła wielu ludzi. Znaczy, on to nie tak dosłownie powiedział, tylko że joga, jakoś tak, że yoga u wielu spowodowała wiele kontuzji. No, no to jak ktoś ma trwałą kontuzję, no to jest okaleczony, tak? Jak nie ma ruchomości kolana, barku, łokcia nadgarska, no to jest okaleczony, bo już no, jest kaleką nie może w pełnosprawny sposób. Znaczy, to już się nie mieszajmy do definicji, bo czy znaczy niepełnosprawny może byłoby lepiej. Niepełnosprawny. No to nawet wystarczy nadgarstek mieć uszkodzone, nie, pełnosprawny. I właśnie on to powiedział, że wielu ludzi ćwiczy jogę, a joga jest bardzo niebezpieczna. Że to trzeba ćwiczyć pod okiem naprawdę dobrego specjalisty, i on to powiedział. Wielu nauczycieli jogi nie wie, jak robić to w zdrowy i dobry sposób. Po prostu nie wiedzą. Zostali nauczeni pewnych postaw. Zostali nauczeni pewnych nawyków, no ale ktoś może mieć jakieś uszkodzenie, przecież się nie bada przed puściem na jogę, nie robisz sobie badań kolana, kręgów szyjnych itd. itd. No, robisz czy nie robisz, no kto będzie to robił? To kosztuje drogo, na NFZ trzeba się naczekać, niekiedy może i latami, tak jak nie masz urazu, to byś czekał i czekał, albo jest drogie po prostu, bardzo drogie. I ktoś ma jakieś uszkodzenie, nie czuje go, idzie na jogę i bach, trzaska coś, trzeba operację, coś trzeba wycinać. I to nie jeden to miał robione. I ludzie się wstydzą powiedzieć, że ta nauka ze wschodu im zrobiła krzywdę, no bo wtedy by nie wyszli na nowoczesnych. I to jest właśnie pułapka, w którą wpada wielu naprawdę fantastycznych ludzi. Bo yoga jest fajna, ale musi być uczona przez naprawdę kompetentnego trenera, przez kogoś, kto wie, jakie mamy problemy zdrowotne, przez kogoś, kto wie, jak w ogóle się poruszamy, gdzie mamy problemy. Ktoś, kto zacznie powoli z nami trenować, będzie odbierał od nas feedback, to się nazywa tak, reakcje zwrotne, gdzie nas boli, gdzie coś poczuliśmy prąd. I na tej podstawie informacji nauczyć nas pewnych postaw, i potem my to sami sobie latami trenujemy. A jak czegoś nie wiemy, idziemy znowu do nauczyciela, i on nam mówi, co mamy robić. Dokładnie to się stało ze mną, kiedy naczytawszy się książek o Jodze, zacząłem robić postawy właśnie gdzieś stoi na głowie. Nie przypominam sobie w jakiej, w jakiej to książce było, ale nie przypominam sobie też, żeby tam było napisane, że to trzeba zrobić badania, dowiedzieć się czegoś. No i stało się, po którymś razem, za którymś razem, przez trzy dni chodziłem jak po jakichś narkotykach. Kręciło mi się w głowie, miałem dłości, tak trochę mi falowało wszystko. Byłem u lekarki, powiedziała, że to minie. Nie wiedziała, co to jest. To było powstanie na głowie. Od tamtej pory, od tamtej pory, wystarczy, że zwieszę głowę poniżej poziomu miednicy, napływa ta krew do głowy, jak to się tak potocznie mówi, i zaczynam czuć takie niemiłe uczucie, jakby mi puchła głowa. No zostałem uszkodzony trwale, już nie mógłbym na przykład być pilotem. I to właśnie załatwiła yoga. Sobie też inne rzeczy załatwiłem. Wiadomo, że latami tam trenowałem, tam trochę boksowałem i nie robiłem tego na ciężkim worku, tylko na gruszce. Na gruszce są, wiadomo, ruchy tnące na kolano, i tak to jest wielki cud, że zniszczyłem sobie tylko kolano, trochę barki, bo jestem w miarę jeszcze sprawny, i to jest cud, że przez te lata sobie nie zrobiłem większej krzywdy. Tak więc, szanowni państwo, jaki jest tego wniosek? Warto obejrzeć sobie to, co panowie rozmawiają. Warto wiedzieć, że joga jako. już nawet nie mówię o Pranajamie, bo Pranajama, ćwiczenia oddechowe też nie dla wszystkich są dobre i to właśnie było przyczyną moich konfliktów ze świętej pamięci leczkiem rządło, gdzie się wchodzi ktoś z ulicy hiperwentyluje. A przecież wiele osób z różnymi chorobami nie może doprowadzać do hiperwentylacji, no ale no to jak to o tym mówiłem, to mnie wyśudali. No ale dobra, było minęło. To, za co się bierzecie, za te wschodnie jakieś mistycyzmy, zawsze maksymalnie się dowiedzcie. Badajcie, czy wasz nauczyciel jakąś wiedzę ma. No, nauczyciel jogi, pytanie ile? No, parę miesięcy kursu miał, co to jest? Fizjoterapeuta, o, super się zna. Ortopeda, chociaż przy mniejszych urazach, to fizjoterapeuta będzie dobry, No bo jak ja z barkami miałem bóle, byłem ciągle na lekach przeciwbólowych, płakałem z bólu, nie dało się z tym wytrzymać po prostu, był tak straszny ból w barkach no to zapisał mi witaminę D jakiś lek przeciwzapalny, coś ale i ani rentgena, ani nic nie dostałem, pocałem mi w dupę czekanie było chyba dwa miesiące do ortopedy a fizjoterapeuta by wiedział co z tym zrobić, ale już nie było tak łatwo, nie jest mi łatwo w ogóle z domu wychodzić, więc dziś wyjście na godzinę, umawianie się czy coś siedzenie, no to jest dodatkowy problem ale, ale to mniejsza z tym pooglądajcie sobie to nie kupujcie tych modnych rzeczy ze wschodu. Tam są fajne perełki, ale też i w naszej kulturze są fantastyczne. Byli fantastyczni, uduchowieni ludzie, którzy powymyślali fajne rzeczy. Więc to nie jest tak, że u nas jest tylko bruta, u nich jest super. W dużej skali to u nich jest pewnie dużo gorzej niż u nas. No ale fajna reklama, tak, ludzie mieli tego dosyć. Tak samo na wschodzie ludzie się zachłysnęli zachodem, tym McDonald'ami, tym, tym konsumpcjonizmem. Człowiek trochę w tym pożył już ma tego dosyć. Chciałby las, ciszy, relacje fajne między ludźmi, tylko biznes, sukcesy, pieniądze, blicht, garnitury. To jest obrzydliwe. Można się tym zachłysnąć, jak człowiek żył w ciemnym PRL-u i nic nie było. No ale to przez pewien czas się aż fajnymi rzeczami. No ale potem to już się staje nudne, tak? A w końcu staje się toksyczne. I po prostu się to przeniknęło. Wschód się zachłysnął zachodem, zachód wschodem. Trzeba ostrożnie szukać tego, co jest w innych kulturach, ale też fajnie, fajnych rzeczy szukać we własnej kulturze. I, I nie mówić, że nasza medycyna to jest do dupy, bo gdzieś tam oni mają coś super. Póki co e, trzeba też docenić, bo to było też wiele genialnych umysłów, którzy fantastyczne rzeczy w medycynie wymyślili. Tak samo jak niektórzy mówią, a tam naukowcy pierdolą, tam trzeba kogoś słuchać. To kogo słuchać? Speców od płaskiej ziemi? Trzeba być ostrożnym. Przepraszam, tutaj żeby Państwo sobie nie myśleli, że jakieś dźwięki wydaje. o fotel, o fotel zatrzeszczał o tutaj biurko. Żeby Państwo nie myśleli, że bąka puściłem przez coś, bo to byłoby okropne. Ja nigdy w życiu bąka nie puściłem. Nie puszczam, nie robię takich rzeczy. <laughs> nie, ale to naprawdę tutaj fotel o biurko. Jeszcze raz, o, żeby Państwo nie mieli żadnych podejrzeń, Tam powiedzą, że się zebził na audycji. Fanów nie szanuję, tylko bzi przy nich. Szanowni Państwo, więc to jest taka moja myśl, żeby sobie to przemyśleć, żeby nie lecieć za ciemno, W ciemno, przepraszam, jak mucha do gówna do tych wszystkich ideologii i też poszukać swojej, a jeśli patrzymy coś w innej kulturze, to się tak całościowo przypatrzyć czy to nie jest oszustwo. Wiadomo sobie, książkę każdy może napisać jakąś rzecz, ktoś tam lewitował czy coś. Przecież ja też mogłem taką książkę napisać. I powiem Państwu, że mam straszną ochotę od wielu lat. No ale ją tłumię, bo są inne obowiązki, ale, ale no tak to jest. Także szanowni państwo, ostrożnie, ze zwykłymi ćwiczeniami, jak ktoś w domu ćwiczy, też dobrze byłoby pójść parę-paręnaście wizyt do dobrego fizjoterapeuty, żeby pokazał nam wzorce ruchu, jak stać, jak chodzić, jak ćwiczyć, co mamy nie obciążać, nauczyć się takich podstaw, bo jak zniszczymy swoje ciało ciężarami, to potem są lata bólu, cierpień operacji. Po co? Po co? Trzeba się nauczyć dobrze robić ćwiczenia. Trzeba się nauczyć dbać o swoje ciało. Sobie przypominam, jak 4 lata latałem, brałem w taczkę te swoje ketle, których tam mam z 6 czy 7. Na dole sobie tam z kolegą zabetonowaliśmy taki jest drążek do, do ćwiczeń. I codziennie ćwiczyłem kraty na suplementy, tona suplementów. I faktycznie szybko, dzięki ćwiczeniom Pawła Cacoliny podniosłem swoje wyniki, na przykład w wyciskaniu żołnierskim. Ale nie minęło kilka miesięcy. I zaczęły się potworne bóle barków, i potem to historia się ciągnęła ponad dwa lata. Oczywiście osiągi spadły, jak nie ćwiczyłem. Także wszystko trzeba robić z głową, a nie szybko, już, zaraz, będę miał mięśnie. Nie ma szybko. W ciele to tak nie ma szybko. Chyba, że ktoś jest jednostrzałowcem, parę miesięcy chce błysnąć, ale nawet biorąc najlepsze sterydy w kilka miesięcy super nie błyszczysz, no przyjdą tacy, co będą dużo lepsi. Jak człowiek chce coś mieć naprawdę porządnego, to musi w to włożyć lata, ciężkie lata pracy. Pytanie, czy ciężkie? No na pewno obiektywnie ciężkie, ale subiektywnie, jak ktoś lubi ćwiczyć, to dla niego to jest zabawa, odprężenie, więc to nie są ciężkie. Obiektywnie ciężka praca... Subiektywnie cieszymy się, więc jest to fajne, jest to odprężenie i to jest najlepsza rzecz. Mieć hobby, które pozytywnie na nas wpływa. Szkoda, że ja takiego nie mam. I tą y, smutną sentencją skończymy tę audycję. Y, link będzie pod kanałem. Bardzo Państwa uprzedzam. Bardzo Państwa uprzedzam. Namawiam, żeby Państwo sobie to posłuchali, żeby Państwo podchodzili z bardzo dużym dystansem. I jak coś Państwu zaszkodzi, nie wstydźcie się mówić o tym. Tak samo jest, jak ktoś promuje jakieś suplementy, bo one mu zaszkodzą albo nie pomogą to. No, Czuję się głupio, że to promował, żeby to się z niego śmieli, że go szukali. I ludzie w to brną, i sam też to przeszedłem wielokrotnie. Także namawiam Państwa do przemyślenia tych spraw w wolnej chwili. No, i z niektórymi do usłyszenia, a z niektórymi z Państwa do zobaczenia jutro we Wrocławiu. Pozdrawiam Państwa serdecznie z Panem Dobrym Bogiem Chłopcom, Bóg Dom. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.